Opowiedz, co to jest. To są kulki Benofi 15 mm, do tego kulki Grilla 15 mm. Dodatkowo pokruszyłem je. Jest około po kilogramie kulek. Do tego jest pelet. Trochę, bardzo mało zanęty Grilla. To wszystko zalałem wodą, żeby było cięższe, żeby dalej leciało. Ładuję do małej spomby. Mała spomba. Do tego przepon strzałowy plecionka. Nawinięte 6-7 razy na kołowrotek. Za tym żyłka 0,32 fluorokarbon. I taki można rzucać na odległości 110 metrów. Chłopaki, to kreter. Dobra, powiedz, co tu masz ciekawego. Partykuły, kuleczki, lecik, cytrusy, orzech z cytryną, olej, mieszanka, ziarek. To jest chyba halibut. Co wydaje? Będzie kuleczki widać. Wziąłem sobie taki stateczek, nie? No dobry, bo to jest masakra. Co chwilę, wiesz, wracać do brzegu, to nie za bardzo. Nie? Co tutaj, kaczka? Kaczki, no. No to pierwszy w nocy na 10 mm pop-upa z 15 mm kulką Grilla. 12 funtów i do wody. Prezesie, co prezes ma? Jest ryba. O, leszcz. Ma leszcza. Jest okej. Żywy wraca z powrotem do wody. To Polacy jednak wypuszczają ryby? No, i to leszcze? Płyń po więcej braci dla prezesa. Ja taki zestaw. Nocny. Ten oto leszcze długo teraz wypuściłem. I wcześniejszy nocy 12-funtowy karp. Jeden karp stracony też na ten zestaw. Oto tak wygląda. Ładnie. Podniesiona mały 10 mm pop-up,
cały zestaw, jak widać. I co ja robię jeszcze za mały trik, żeby mieć pewność, że ten pop-up jest u góry, zawsze podcinam kulkę, jak widać. Taki mały trik, żeby za każdym razem, jak rzucę kulkę, ten mały pop-upik był u góry. Przed nami jeszcze jedna noc i cały dzień. Jest? Chciałem wam zaprezentować zestaw, na który dzisiaj dał mi rybę. Jest to klasyczny czodrik. Używam haki Foxa numer 5. One naprawdę sprawdzają mi się, bo złowiłem już nie jedną rybę na to. Kulki było pop-up Essential Cell. To jest białe. Też mi się sprawdzają, kurczę. Czasem trzeba zmieniać kolory, czasem daje efekt biały, czasem ten różowy, także tu trzeba kombinować. W sumie ostatnio tutaj łowiliśmy na białe kulki, także że to nam się sprawdza. Ciężarek 3,5 uncji rzutowy, bo tu łowimy na dość dużym dystansie. Po prostu trzeba takich używać, żeby one sobie zachowały się jak pociski, nie? Żeby nie stawiały zbyt dużego oporu. To jest taki mój zestaw, nie? Dosyć długi. Tutaj mamy dno takie dosyć kamieniste, także żeby to ładnie się ułożyło, to jest to leadcore. No i to mi się sprawdziło. To mi przyniosło karpika. Łyka to weź drugiego, no co kurwa jednego będzie wziął. To trzeba będzie wyciąć do żabry, tak jak mówię. Weź sobie jeszcze jednego, przecież no. Dobra, starczy. Gdyby się tak nie ociągał, nie? Była połowa wyrzucona. To nie wal taki inny. Ty kasztanie, jak to mój kolega Włoch mówi. Ja mówię, że to jest kasztanie. Pi czy LB. Podawania do 110 metrów zostaje dziś. To mówi, że masz kij 3LB, tak? Jest bardzo dobry do spodowania. Tak mówi. Masz. Dwa palce. Nie, ja nie chcę tego. Moderów nie mam. Kolega obok kupuje, nie? Mówi na 4,5 LB. Nic, tylko płoszą. Bo nagrywamy to.
Zmiana zestawu, ogólnie zmieniam cały zestaw, przez cały dzień na słodko, nic nie dało, całą noc nic nie dało, teraz zmieniam ogólnie na Blueballna, żółty popek, kulka tonąca, Blowback Rig, ciężarek rzutowy, będziemy rzucać na 110 metrów. Zobaczymy, jak na razie dwa leszcze, ale to wszystko na słodko, może coś zmieni teraz. Śmierdziuch. Ładnie pachnie. Jest! Jest! Nie ma. 26. 25. 14. Jest! Zostawię wagę. Jest długo oczekiwany jeden ze starszych rezydentów tego jeziora. No dobrze, to zestaw, na który złapałem tego karpia, jednego ze starszych rezydentów tego jeziora, Chart Reservoir. Większość ryb, które teraz się znajduje w tym jeziorze, to są małe, mniejsze, wszystkie poniżej 20 funtów, czyli poniżej 10 kg. To wszystko to są nowo wpuszczone 2-3 lata temu ryby, które
mają uzupełnić te padnięte ryby w międzyczasie. Starsi rezydenci tego jeziora to wszystko powyżej 22 funtów, ja bym powiedział. To właśnie którego jednego złapałem, 23 funty plus po odjęciu slingi. Złapałem go na odległości około 100 metrów tym razem, bo nie rzuciłem aż tak daleko jak wszystkie inne. Na taki oto zestaw. Nic fantazjowanego, łatwo do zrobienia. KD rig, czyli plecionka pokryta specjalnym sztywna, żeby była sztywna. Ściągnąłem tutaj całe pokrycie, zawiązałem węzłem bez węzła, oplątałem haczyk 9 razy, zrobiłem włos takiej długości oto, do tego dorzuciłem śrucinę, która balansuje, za chwilę pokażę, i haczyk wystaje. Jest to zwykły haczyk, prosty, bezzadziorowy, zawsze używam, staram się kiedy mogę. I ile ma długości, może dłoń, taki mój przepon. Tak po prostu zbalansowany pop-up, różowy mainline cel. I taki efekt po prostu, niezawodny moim zdaniem. Do tego, wiadomo, niestety na takich odległościach muszę stosować krętliki przy ołowiu, bo wtedy by niszczyło mi cały zestaw, mogłoby plątać. Często odcinam te krętliki, nie tłumaczyłem tego na poprzednich filmach, ale jeśli łowię na małych komercjach na twardym dnie, to jest bardzo ważne, to odcinam te krętliki, bo one co robią, mają, jest to duża odległość między, kiedy ryba weźmie, ma dosyć, ten centymetr daje ruchu, daje dosyć dużo rybie czasu, żeby wypluć z powrotem ten haczyk. No, ale niestety na takich odległościach nie mam wyboru, muszę stosować to, no i leader, który zrobiłem sam, akurat skliszczyłem tutaj tą, jakby to powiedzieć, kordy specjalnym do ściskania kombinerkami i takim innym, no i żyłka dosyć gruba, nie wiem, nawet chyba 06, niewidoczna w wodzie moim zdaniem, na taki zestaw oto, prosty, zero skomplikowania,